Przed wyborami do Rady Miasta, Powiatu czy Gminy kandydaci kuszą nas obietnicami i hasłami wyborczymi. Wszyscy chcą prężnie działać, zmniejszać bezrobocie i poprawiać infrastrukturę. Niestety często te obietnice kończą się fiaskiem. Tym razem mieszkańców Nidzicy zapytaliśmy o to, jak oceniają pracę radnych miejskich i działania burmistrza miasta Dariusza Szypulskiego. O to, co na ten temat mieli do powiedzenia mieszkańcy Nidzicy. Ja oceniam bardzo źle, bo bardzo mało dla miasta robią, dla ludzi, dla młodzieży. Młodzież wyjeżdża, nie ma pracy. Ta IKEA CES we Wielbarku miała być w Nidzicy. Gdzie ta młodzież? Jak wszystkie młodzi wyjadą, to kto to same dziadki zostaną? Trzeba być otwartym i szczerym do ludzi, nie? A jest praca? Nie ma pracy. A jak jest praca, to proszę panią, to jest za 6 zł na godzinę, to są śmiechy. Śmiechy w żywe oczy. Tak mi trudno powiedzieć, bo ja nie jestem tak zbyt zaangażowany tutaj, jeżeli chodzi o życie, jak się w mieście dzieje, ale burmistrz zrobił dużo. Teraz obecny burmistrz jest drugą kadencję. Zaraz jestem mieszkańcem, to ja troszeczkę zapomniałem, jak ma nazwisko. Dariusz Szypulski. Dariusz Szypulski, no. Mi się wydaje, że jest młody człowiek, prężny, dobrze działa. Tutaj ja jestem sam za zadowolony. Dużo pomógł mi mieszkańcom tutaj. I także według mnie to się sprawdza jako burmistrz, jako człowiek, jako tego. Jest bardzo rozsądny, rozważny, wie co komu potrzeba, a najważniejsze, dociera do ludzi, nawet w takich kwestiach, jeżeli trzeba pomóc indywidualnie dla każdego. A jak ocenia pan pracę radnych? Widać, że radni działają na rzecz mieszkańców? No wydaje mi się, że są wybierani z woli, można powiedzieć, mieszkańców i reprezentują interes mieszkańców i ja uważam, że robią dobrze. Względnie dobrze. A radni pracują na rzecz mieszkańców? No, radni to niestety, ale nie pracują tam, gdzie powinni pracować. Pochodzi z jakiejś tam dzielnicy, ale nigdy tą dzielnicę jakoś się tam nie opiekuje, nie interesuje. I nic dziwnego, że później nie wie, co dzieje się w danej dzielnicy, prawda? Tak jakby się zbudził. Bardzo słabo się zmieniła i proszę panią, miejsc pracy, bo wszyscy wyjadą stąd, nie tylko nie będą jeździli samochodami, rowerami, ale i piech to nie będzie komu chodzić. Także koniecznie trzeba się starać o miejsce pracy. No dla mnie to jest bardzo dobrze. Dużo się dzieje w Nidzicy, dużo radni robią i burmistrz? No na pewno. Jak ocenia pani pracę radnych, burmistrza? Dobrze działają? Powiem, że się nie interesują. Jest w Nidzicy praca? Pracuje. To chyba jest. Nie ma pracy, ciężko o pracę. Ale też pracujesz. No pracuję, ale jest ciężko w ogóle o pracę. No ile jest zakładów? A młodzi ludzie mają gdzie tu pracować? Wszystko ucieka. No w miarę starają się, robią co mogą. No i teraz trochę się tam ekipa zmieniało, także starają się robić cokolwiek. Akurat wracam, bo chodzi o wycinkę drzewa, no i robią wszystko w dobrym kierunku. Jak ocenia pani pracę radnych? Nie chcę na ten temat. Czas na prawdziwą ocenę działań radnych i burmistrza przyjdzie w najbliższych wyborach do samorządów lokalnych, które odbędą się w 2014 roku, abyśmy wtedy ponownie nie dali się nabrać na wyborcze slogany czy kolejne obietnice.